Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Horoskopy. I chciałabym omówić horoskop na miesiąc czerwiec roku 2018 dla ryb. Zatem zapraszam Was do oglądania, do zapoznania się z treścią horoskopu. Sama jestem ciekawa, co tutaj Wam karty wniosą. Horoskop ogólny, każda sfera życia. Staram się tutaj opowiadać konkretnie, zdarzeniowo, co się może wydarzyć w każdej sferze. Zatem jeżeli lubicie konkret, to myślę, że odnajdziecie się w tym horoskopie. Staram się podpowiadać tak, aby dzięki Waszym działaniom ten negatyw, który możliwie się ukazuje, przekuć w pozytywie, bo pamiętajcie, że karty to narzędzie niosące pomoc, wskazówkę do zmian w Waszym życiu. I nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Macie do końca wpływ na te zdarzenia. No dobrze, kim jestem? Jestem tarocistką Agiatis. Pracuję przy pomocy kart tarota. Wspieram się numerologią w prognozach, ale karty anielskie również tutaj biorą udział. Zatem przesłanie z kart anielskich na sam koniec również dla Was będzie. Na kanale różnego rodzaju treści, nie tylko horoskopy, również nauka tarota, numerologia, Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie wysyłacie SMS-y przez pewien portal ezoteryczny, ja Wam odpowiadam tu na YouTube. Jak to się dzieje, jak wysłać takiego SMS-a, gdzie wysłać tego SMS-a, na dole wszystko jest opisane. Zatem zapraszam. Ja, aby nie przedłużać, pędzę tutaj do włączenia kamerki i omawiania dla Was horoskopu. Jak ten czerwiec się będzie dla ryb rysował? Jak ten horoskop dla ryb się będzie rysował? Jak ten horoskop dla ryb się będzie rysował? Jak się ten horoskop dla ryb będzie rysował? Pierwsza kwestia. Bardzo fajna karta wyjściowa mi się tutaj pokazuje z nowymi możliwościami, ale będzie trzeba o nie troszkę powalczyć, rozepchać się łokciami, żeby osiągnąć sukces. No proszę, proszę. Zaraz zobaczymy, co tutaj dalej karty pokazują. Już patrzymy dla Was. Ryby i kwestia czerwca. Jeżeli chodzi o kartę wyjściową, trójka buław. Trójka buław mówi o nowych możliwościach, nowych historiach zawodowych przede wszystkim, ale zawodowych, które mogą dać Wam rozwój, awanse, ale również możecie sięgać po więcej, również z zakładaniem własnego biznesu, który siedzi w Wam sercu. Te ryby, które w tym kierunku chcą podążać, śmiało możecie. Kwestie zawodowe również. Mam pokazane, żebyście uważali na osoby, które w finansach zbyt dużo Wam obiecują, bo karta tutaj maga przy odcinaniu pewnych dróg finansowych mi się pokazuje. Ten mag spowoduje więcej tutaj strat, dezorientacji niż zysku i będzie trzeba później podsumowywać tą całą historię i możecie się zablokować na pewne nowe historie, a szkoda by było. Zatem im więcej pięknego gadania, tym większa lampeczka ostrzegawcza się winna Wam zapalić. Osoby, które szukają pracy, mam wrażenie, że ją znajdziecie. Jak najbardziej. W pierwszym tygodniu czerwca mi się pokazuje to jako możliwe do zrealizowania, ale będziecie musieli o to powalczyć. Jeżeli nie powalczycie, no to zostaniecie z niczym, dosłownie tak. Uważacie na wszystkie obietnice, które zbyt pięknie brzmią w kwestiach finansowych. Uważajcie na wszelkiego rodzaju zguby, straty, czegoś Wam bardzo ważnego, bo się też tutaj zarysowało. Osoby, które mają jakieś problemy urzędowo-administracyjne spod znaku ryb, mam pokazane, że to będzie albo umorzone, albo odciągnięte w długim czasie, także zatem zwróćcie uwagę, w zależności w jakiej pozycji stoicie, to będzie dla Was radość albo no niezadowolenie. Kwestie emocjonalne, moje drogie ryby, tutaj w miesiącu czerwcu.
Kwestia emocjonalna na dzień dobry pokazuje się dar od losu niemalże, bo tu jest pokazane możliwe spotkanie kogoś wartościowego, z kim możecie tworzyć układ partnerski, ale też mam pokazane odcinanie się od tego, tak jakby coś się pięknie zaczęło, ale historia, to co się zadziało wcześniej, zbyt mocno się patrzymy do tyłu, może chcieć to odcinać i później jakby poznajecie kogoś, kto jest magiem, magowi, mówimy sio, bo to jest manipulant, żongluje faktami, historią, przedstawia wam takie zdarzenia, jakby jak chcecie usłyszeć i to, co chcecie usłyszeć. Zatem, drogie panie, uważajcie, bądźcie ostrożne, macie możliwość i świat otwarty przed nowymi możliwościami emocjonalnymi, ale no właśnie ta historia tutaj. Osoby, które gdzieś tam rozliczają się ze sobą w partnerstwie. Mam tutaj pokazane, że będziecie musieli tutaj wykazać się cierpliwością, ale również i asertywnością, aby otrzymać to, co chcecie, co pozwoli wam na spojrzenie na tą sferę troszeczkę z innej perspektywy, ale też i z dystansem, żeby odciąć ten bieg zdarzeń, który was dotykał w tej chwili. I teraz tak, panie mają możliwość jak najbardziej poznania kogoś, już tutaj na samym początku, ale żebyście nie powieliły jakichś starych schematów, ale żebyście też nie przeciągały czegoś w czasie, bo to może wam umknąć. Panowie, natomiast jeżeli mówimy o kwestiach tutaj nowych osób, nie mam pokazanych nowej osoby na stałe, raczej mi się pokazuje jakieś zauroczenie, jakaś fascynacja, która minie z czasem, nawet czerwca może to nie przetrwać. Osoby w związkach, uważajcie na to, aby nie wpadła wam tu rutyna, monotonia, bo to może was zgubić, a szkoda by było. W kwestiach zdrowia, no i tutaj jest co robić, moje drogie ryby. Układ oddechowy, płuca, stan emocjonalny, układ moczowy i pokarmowy, oczy. No dosyć dużo się tego w tym miesiącu nazbierało, zatem bądźcie ostrożni. Te historie, które zostały przeze mnie teraz wyciągnięte, są warte uwagi. Jaki ogólny zarys miesiąca? Zwróćcie uwagę przede wszystkim na rozwój ten finansowo-zawodowy. Dla was jest to ten miesiąc, abyście na tej sferze się przede wszystkim skupili. Tutaj karta poprawy jakości swojego statusu majątnego, materialnego, zawodowego, ale również i szkolnego, bo te osoby, które gdzieś tam się uczą, to też mogą jak najbardziej predysponować o to, żeby dostać albo lepszą ocenę, albo lepsze zaliczenie, tego rodzaju rzeczy. No to zobaczmy, jak tam tutaj się pokaże przesłanie z kart anielskich dla ryb. Przesłanie z kart anielskich dla ryb. Przenikliwość. Przenikliwość oznacza umiejętność wyczuwania, co jest dobre, a co złe. Wiarę we własne sądy i postępowanie zgodnie z nimi. Przyjrzyj się ludziom oraz sytuacjom w Twoim życiu i odpowiedz na zew płynący z Twojego wnętrza. Naucz się rozwijać swoją intuicję. Poproś anioły, by pomogły Ci odróżniać dobro od zła, a one Cię poprowadzą. Poczujesz się bezpieczniejszy, szczęśliwszy, silniejszy i bardziej uporządkowany. Anielska mądrość przypomina ci, że kiedy wykazujesz się przenikliwością, działasz dla dobra wszechświata. I afirmacja dla was, moje drogie ryby, na miesiąc czerwiec. Ufam mojej intuicji. Zatem tak to się rysuje. Z takim przesłaniem chcę was tutaj pozostawić. Moi drodzy, mam nadzieję, że te informacje tutaj są przydatne, będziecie z nich umiejętnie korzystali i przeciwdziałali tym historiom, które mówiłam jako przestrogę w kartach. Pamiętajcie też o tym, że jest horoskop miłosny stricte dla ryb. Również już powinien być na kanale, jak nagrywam ten horoskop. Tam są raczej historie, co możecie dla siebie zrobić, ile możecie dla siebie zrobić, co jest powodem tego, że ta sfera kuleje, ale również karta rada, co wam w tym pomoże, jak możecie działać, na co się w tym miesiącu skupić uczuciowo, czy też w sferze uczuć, aby ta historia
emocjonalna realizowała się tak, jak tego bardzo, bardzo pragniecie. Zatem myślę, że te dwie składowe, ten horoskop ogólny i uczuciowy, spójnie Wam da jeszcze lepszy obraz całości i bez wątpliwości będziecie umieli podążać tą właściwą dla Was drogą. Ja Wam na tą chwilkę bardzo, bardzo dziękuję. Widzimy się zapewne za jakiś czas. Wszystkiego co najlepsze, szczęśliwego czerwca. Całuję i pa!